Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Słuchajcie, w tym momencie jest godzina 16:45. Pytanie, czy my mamy popołudnie, czy my mamy wieczór? Uwierzcie mi, że w tym momencie jest zupełnie ciemno. Być może kamera tego nie oddaje, ale celowo ją rozjaśniłem, żeby był lepszy obraz. Jest więc zupełnie ciemno. I wydaje mi się, że właśnie z uwagi na ten fakt powiemy, że jest wieczór. Gdyby to było lato, no i byłoby widno o tej porze, pewnie bym, na pewno bym powiedział, że po południu. No i oczywiście teraz przenosimy to na język angielski. Wczoraj, słuchajcie, wieczorem ulepiłem z córką bałwana, proszę bardzo. No i zobaczcie, jak ja powiedziałem po polsku. Wyszło mi to automatycznie, nawet nie myślałem o tym. Wczoraj wieczorem ulepiłem z córką bałwana. Oczywiście w języku angielskim to wczoraj wieczorem to damy na koniec. Zaczniemy ulepiłem z córką bałwana. Więc bałwan, czyli snowman, to jest, słuchajcie, oczywiście liczba pojedyncza. I tak jak człowiek man, to liczba mnoga jest man. Czyli snowman, jeden bałwan, snowman, bałwany. No i u nas bałwany się lepi, natomiast w języku angielskim bałwany można tworzyć za pomocą czasownika make najczęściej, ewentualnie build. No, trochę się już przekrzywił. Make albo build, czyli bałwana się robi. Oczywiście używam czasownika make, a nie do. Robiliśmy lekcję, jak rozróżniać czasownik make od do. Podlinkuję wam z tyłu i w opisie. Ok, i wracamy do mojego zdania. Wczoraj wieczorem. Szczerze wam powiem, była ta godzina około 19:30, czyli ewidentnie wieczór, było oczywiście ciemno. No i nam się od razu nasuwa właśnie słowo wieczór, czyli żeby w tłumaczeniu użyć słowo evening. Oczywiście możecie to zrobić, głowy wam nikt nie urwie, ale tak naprawdę native speaker tak nie powie. Wszystko, co było wczoraj wieczorem, to jest po prostu last night. To jest ten sam problem, co z tonight, tak? Dziś. No, u nas to na język polski to brzmi dziś w nocy, a w języku angielskim tonight używamy, jak się tylko ściemni, czyli śmiało, nawet nie musi być ciemno, śmiało po godzinie 17 już można powiedzieć tonight, nawet jakby było widno, chyba o tym robiłem filmik, spróbuję podszukać i podlinkować. Więc słuchajcie, mówiąc o tym bałwanie, po prostu powiem last night. No i teraz ja z córką mówiłem wam nieraz, że najpierw wymieniamy drugą osobę. Czyli my daughter and I, ok? My daughter and I made w czasie przeszłym this, no teraz zostaje dalej, to pewnie that, ale jak podejdę bliżej, około metra, to powiem this snowman, no i właśnie last night. Oczywiście tak jak powiedziałem, możecie powiedzieć in the evening, poza tym, że w języku codziennym nikt nie powie in the, tylko samo evening, to znaczy yesterday evening. A teraz wyobraźmy sobie, że robiłbym tego bałwana tak jak teraz, mówię, jest godzina 17. No, można ewentualnie pokusić się właśnie o to słowo popołudnie. Późne popołudnie. Czyli normalnie po południu in the afternoon, ale znowu nikt nie mówi in the, tylko samo afternoon w języku codziennym. No i powiedzmy, byłoby to późne popołudnie, bo już zaraz wieczór, czyli late afternoon. Czyli mógłbym dokończyć moje zdanie yesterday late afternoon. No i troszeczkę jeszcze wiedzy słownikowej. Otworzyłem wam, Mikołaja, otworzyłem wam bałwana w Longmanie. Mamy tu dyftong L, snow, snowman, tak? I tu jest liczba pojedyncza man. No i jestem rozczarowany, że nie dali żadnego przykładu.
przykładu jest tylko definicja, przeczytajmy, a simple figure of a person, tak? Jakaś prosta figura osoby, made of snow, zrobiona z śniegu, made especially by children, czyli robiona zwłaszcza przez dzieci. No i jestem rozczarowany, no bo człowiek uczący się angielskiego nie wie właśnie z jakim czasownikiem połączyć tegoż bałwana. No bo my lepimy, tak? A jak wiemy, tam jest troszeczkę inna kolokacja. Jak się okazuje, Cambridge też nie daje przykładu i też nie daje kolokacji. Tam była figura, a tu jest model. A model of a person made of snow, especially by children. Czyli końcówka jest ta sama. Natomiast tym razem musiałem iść do Oxfordu, którego normalnie nie lubię, ale to taka moja przypadłość. No i Oxford ładnie podał kolokację. Też podaje, że to jest figure. No i proszę bardzo, make albo build a snowman. I przypomniało mi się, że kiedyś Mad English TV robił lekcję o bałwanie i zobaczcie, w tytule dał build, building a snowman in Canada. Natomiast tu już, kiedy mówi, używa tego bardziej potocznego czasownika, czyli make, posłuchajcie. Hey guys, it's snowing here in Calgary, Alberta, and I'm going to teach you how to make a snowman. I'm going to teach you. Czyli zamierzam was nauczyć jak. Teach how. How to make a snowman. Jeżeli pada czasownik po słówku pytającym, dajmy pełny bezokolicznik, dlatego jest to make. How to make. To tak jakbym powiedział, nie wiem co ubrać, I don't know what to wear, ok? Czyli słówko pytające plus bezokolicznik. To jest bezwzględna zasada. How to make a snowman? It's gonna be fun. Zobaczcie, jak mówi naturalnie. It's gonna be fun. Tak, tak trzeba mówić w języku codziennym. Oczywiście na egzaminach wam nie wolno powiedzieć gonna. Czyli ładnie powiemy it's going to be, ok? Pełna wersja. Ale żeby właśnie użyć fun. It's going to be fun. Będzie super. So you only need three things. You only need three things, tak? Tylko potrzebujemy trzech rzeczy. To make a snowman, you need... No i tu właśnie mamy znowu make, a nie build. You need a carrot. Carrot for the nose. Czyli marchewka na nos, ten konkretny nos, czyli the. And you need snow for the body. No i śnieg, żeby stworzyć całe ciało. And you need something for the eyes. No i potrzebujemy coś, żeby stworzyć oczy. Something for the eyes. And the mouth. Now, I couldn't find anything in my house. I couldn't find anything in my house. Nic nie mogłem znaleźć. But I found some almonds. But I found some. No i on czyta tak trochę po kanadyjsku te migdały, z których chce zrobić właśnie oczy i usta. Może poszukajmy wymowę migdałów. No i mamy migdały, czyli zobaczcie, normalnie ly nie wypowiadamy, mamy długie a w brytyjskim. Almond. Almond. Oczywiście zamiast drugiego A Amerykanie czytają ten sam dźwięk, co jest w kocie, czyli E. I do tego można przeczytać właśnie ly w amerykańskim. No ale my tu w Europie powiemy almond. No i on sobie właśnie przygotował migdały, posłuchajcie. I couldn't find anything in my house, but I found some almonds. No ewidentnie przeczytał ly. Dzięki, trzymajcie się.